50 km do Rzeszowa. Okazuje się, jak to fajnie jest czasem trochę zwolnić, zatrzymać się, zdjąć nogę z gazu. Byłem jakoś zmęczony, nie wiem dokładnie czym, tak naprawdę, ale zdecydowałem, że nie chcę mi się w danej chwili zagadywać do kierowców. I sobie podsiadłem tutaj do sklepu, zobaczyłem sklep odzieżowy, a że miałem na liście rzeczy do kupienia bluzę, której nie zdążyłem kupić we Wrocławiu, no to wszedłem, zobaczyłem. Okazało się, że były dwie bluzy w rozmiarze XL tylko, dwie bluzy z kapturem. Powiem szczerze, kupiłem tą bluzę w 2 minuty, była po przecenie, kosztowała 19,99. Były to jedne z najszybszych zakupów moich odzieżowych w historii. Jest tutaj bluza, można widzieć, jak głaskam. O. Także uwierzcie mi, że jestem bardzo wybredny, jeżeli chodzi o kupowanie odzieży, a tutaj w takiej sytuacji, kiedy byłem, nie chciało mi się innej rzeczy robić, którą miałem do zrobienia, akurat wyszło, że najlepszą rzeczą było zrobienie tego. Rzeszów! W końcu! Od 14. Jestem pod stadionem miejskim Stal w Rzeszowie. Pierwsze słyszę, ale skojarzyło mi się, że mundial w pełni, w rozkwicie, a ja tutaj przy stadionie piłkarskim, który, ja wiem, czy jest w rozkwicie. Murawa fajnie wygląda, zraszacze pracowały. Zielona murawa, nie wiem, czy skoszona na 24 mm czy 25, ale mundialu to chyba nie będzie.